Witam, witam, siemaneczko. Z tej strony Maksim, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Dzisiaj pójdziemy odwiedzić zadanie, zrobić zadanie z nieuchwytnym złodziejaszkiem, ale najpierw pójdźmy zobaczyć tablicę. Jestem wieśniakiem. Wiesiek, no nie? Tablica ogłoszeniowa, dokładnie. Tutaj pójdźmy, zobaczmy, co na nas czeka. Uwaga na Hochstaplera. Książki kupię. Lekcja Survivor. Pożyczka chwilówka. Zlecenie Straży Świątynnej. Gwint. Ok. Śmiertelne rozkosze. Ok. Gwint. Rozgrywki w Nowigradzie. Też się na tym skupię, ale później. Że tutaj pójdziemy. Najpierw przyjmijmy wszystko, co jest możliwe w tym mieście. Białowłosy, tylko spójrz tutaj. Tak przy okazji sobie pochodzimy. Zobaczymy, co tutaj ludzie mają do sprzedaży. Tutaj jest ten bank, ok. Grają normalnie. No zobaczymy, co masz do kupienia. Co mam? Pokaż mi towary. Co? O! Odwar z czarta. Nieźle. Kupię. Przyda się, na pewno. Szkoda, że nie masz kart do gwinta. Z chęcią bym jakieś nabył. Dużo mamy jedzenia. O to chodziło. 600 ma. Możemy kupować dużo rzeczy. Bardzo dużo. Srebrny świecznik. Srebrny imbryk. To wszystko. Bywaj. Odważ czarta się przyda. Pochodzimy sobie po tych handlarzach. Bo wiecie, oni zawsze mają ciekawe rzeczy. A tutaj? Jak się dostać tu? O. O, z książkami. Jebac. Patrzcie, tutaj jest karczma. Pochodźmy sobie tutaj. Co możemy tu dostać? Zimorodek. Skąd nazwa? Inspirowana poezją mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? O, Boże. O księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dupie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Co masz w ofercie, a nie co dzisiaj Jaskra? Karty. Obrońca Mahamad kupujemy. Skojatel. Ładnie, Skojatel. Medyk. Skojatel. Dobra, pięknie. Wino est fajnie. Ryba. 1000 ma kasy, ja pierdyle. Do zobaczenia. Już wiem, gdzie sprzedawać rzeczy. Nowigrad jest bardzo dobrym miejscem na handel. Idziemy do tablicy teraz. Dostałem kilka kart. Przyda się. Bardzo się przyda. Skojatel. Tylko że czemu Skojatel, a nie Emeria? O, kolejny kupiec. Tablica. Co tu mamy? Festiwal kultury odwołany. Ważne, towarów nie macać. Upomnienie. Ogłoszenia cechu płaterzy. Potrzebne drewno. Part trecista poszukiwany. Nic tutaj ciekawego nie było. Może tutaj przynajmniej coś nam da. Kupiec. Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? O. Opowiedz mi o nim. No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie.
Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. Kupię ten klucz. Figurka jaszczurki. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Spoko. Eliksir oczyszczenia. Fajne! Zwraca do puli wszystkie punkty umiejętności. Kiedyś go kupimy, ale teraz nie potrzebujemy tego. Naprawdę. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Ciekawe. Rupieć. 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 Ta reszta to rupiecie. Rupieć, rupieć. Diamentowy pył drogie w cholerę, nie. Zaklinacz koni. Czarny proszek. O. Koszula. Taka droga? Nie. To zapamiętajmy, że to jest, jakbym coś źle rozdał. A reszta to do zadania. Tak. To też do zadania. A czy to? To jest normalna książka. Ale możemy mu sprzedać coś. Tutaj? Tak, mogę tu sprzedać mu różne rzeczy. Sprzedam kieł. 7. Sprzedam mu kości. Też tak z 7. Sprzedam mu takie rzeczy. I wzmocnione drewno. Sprzedam mu... Co mu sprzedać? Co mam dużo? Nie, chyba tyle. Dużo tych ziół se przydadzą. Bywaj. Bywaj. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Triss. Cóż, to się przyda nam. Ale jeszcze zadania było ekwipunek. Miałem książkę do przeczytania. Coś tam. Nie wiem, co tam pisało. Może kiedyś przeczytam. Ale teraz muszę zrobić zlecenie. Nieuchwytny złodziejaszek. Pójdźmy do zleceniodawcy, ustalmy cenę i zabijmy złodziejaszka. To dzisiaj zrobimy. W tym odcinku. Zabijemy. Jestem taki bogaty. Wszystko wymieniłem, tak. Potrzebny do wykonania zadania, goman. Nie tam, gdzie trzeba. Co jest? Kurde. Ej. Co to jest? Co to za ludzie? Boże, jakieś mimy? Spoko. Kim byliście? No nie. Stupy tak zaatakowali już? Dziwne. Dziwne. Może coś tu znajdę? Nie, to jakaś uboga mieszczanka. Stara owcza skóra w tej kurde, takim malutkim pojemniczku. Haha. Ha. Jestem w ciemnej uliczce. O! Przyjmijmy zadanie. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie! Jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłą gałąź! Stół pysk. Ile ludzi uratowałeś przed śmiercią? Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszem. To nie ma nic
Zadałem ci pytanie. Ilu? Niech to wam da do myślenia. W gębie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie, ludzie. No. Haha, gin. W karczmie burtlewie nie urządzaj. Ale mu daliśmy, ale jestem dumny z tego. O, handlarz kolejny. O! Że też cię straż do miasta wpuściła. Na frajer. Kupiec. Masz karty? Najlepszy skup. Proszę się nie pchać dla każdego. Przecież okay. Się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Spoko. Pokaż mi, co masz. Zobacz. Gówno. Wielkie, śmierdzące gówno. Bywaj. Dobra, tutaj gościu. Uszanowania, mistrzu. Ale ma czapę? Przychodzę w sprawie zlecenia. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. Jak wyglądał ten chochlik? No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki. O, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. Co ci ukradł? A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak? Wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? Za ile? Zależy, ile zapłacisz. O ile coś dorzucisz do nagrody. Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. Dawaj tak z 25 dodatkowe. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie. Przybijmy targu. Na piwko. Zajmę się tym. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. Haha. Dobra. Gdzie jest ten chochlik? Dziwny ma łapy. No idzie. Tu. Pójdźmy za jego śladami. Tu jest. Dobra, i co? Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Oho. I co, gdzie są jego ślady? Ej. Widać, chochlik zgubił część łupu. Przeszedł tędy, na pewno. Kurde, to się wspina po ściana? Ho, ho, ho. Zeskoczył do fosy, ślad się urywa. Mówisz? Chcą skakać? Spoko. Gdzie jesteś, chłopiku? O, tu jest. O, i skrzynie są. Dzięki. Tyle? Tutaj jest? Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. Pozbierajmy sobie tutaj przedmioty. Chleba, 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 chleba. Dajcie tę męską żytnią. Nie, o. Jajko. List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Krótki liścik. Sprawdźmy, co to.
Gdzie tu jest? To. O. Proszę cię, skończ już lepiej z tymi wygłupami. Może cię zaskoczę, ale wielki kot zapada ludziom w pamięć. Czemu mnie przybierzesz jakiejś bezpiecznej formy, tak jak ja? Od 3 lat chodzę w ciele żebraka i nikt nie zwraca na mnie uwagi. O jakieś zarobki nie musiałbyś już kraść, no, ale cichy trzeba było, by zmienić na mnie szykowne. Ale ciuchy trzeba było, by zmienić na mnie szykowne. I perfumami byś się już mógł popryskać. Co zresztą na dobre wszystkim wyjdzie, bo są okropne. Lawenda to dobry zapach dla mydła, ale na facecie? Ohyda. Do napisania, Ludwik. P.S. Spal ten liść, jak go przeczytasz. Tak, wiem, jestem paranoikiem, ale zrób mi przyjemność i go spal. P.S. 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 Jak przyjdę do ciebie i go znajdę, stawiasz piwo. Okej. Doppler. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. Doppler? Ktoś, kto się kopiuje, albo ktoś, kto przybiera postać czyjąś? Spoko. Co my tu mamy? Skrzynia, ale nie lubię samego świecznika w niej. Ale takie skrzynie to coś innego. Spiryt. Alchemiczna pasta. Dużo ma alkoholu. Co z tą tinerią? Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Ale piękny ślad. Holender. Ciekawe, dokąd to prowadzi. Tędy. What the den? Okej. Więcej nie mam. Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. I dobrze zrobiłeś. Gdyby coś się stało, przymarlibyśmy głodę. To nie robota w taki deszcz. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nieludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Na fujarce grać, ja pierdolę. Dziwnie to zabrzmiało. Kiepski z ciebie aktor. Kiepski z ciebie aktor. Sugeruję inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Zawsze uciekają. Ej, stój! To on, no nie? Jak mam go złapać? Chwyć, okej. Już naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? O! Będę walczył z samym... Zestarzałem się. Ej, ja takiej tarczy nie mam chyba. Ohoho, i co teraz? Przestań, poddaj się. Pokonałem sam siebie. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Musisz uciekać z Nowigradu. Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to.
w ramach podzięki. Co to? O, Nile! Coś fajnego dostałem. 215, nice. I coś jeszcze? Gnomi gwych. Nowe. Tylko tyle. Dobra, nie tylko tyle. Patrz, coraz więcej hołoty na widać. Kiedyś nie było tu miejsca dla mutantów. Ja ci dam hołotę, kurde. Gdyś cię mieczem przeżegnam, to zobaczymy, jaka ze mnie hołota. Z ciebie. Zobaczymy. Uszanowania, mistrzu. Zadanie wykonane. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak była. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zadku nie usiądziesz. Oj. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Dzięki. Wieczne. Jo, mamy zlecenie. Nikogo nie zabiliśmy. Dzień stracony. Cóż, mamy dopiero 21 minut. Jeszcze 10 minut. Nie wiem, co zrobimy. Po nic co do kłębka. Ho, ho, ho. Nie, to na razie nie. Nabiał i ciemne siły. Okradnego kupca dowiedział się o czarodzieju. O, to se pójdziemy. O tym czarodzieju zobaczymy. Co byliśmy w tym, u tego kupca. Gdzie to jest? Gdzie to zadanie? Tak daleko! Nie, tam nie idę. Wiecie co? Pójdziemy zobaczyć, co to są za zadanie tutaj. Tak, to będzie najlepszy pomysł. Daleko to tutaj jest. Cholera, to kolejna część miasta. Naprawdę udało mi się to zrobić wszystko pięknie. Co tutaj? Nic, myślałem, że jakieś te... Kupiec. Odwiedzimy każdego kupca po drodze. Okej. To on? Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Kurde, kim jesteś? Pokaż mi swoje towary. Chętnie Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ci... Albo ci... Co to? Maska ptaka. Fajne. Sprzedam mu kilka rzeczy. Szula. Elegancki strój dworski. Cholera. Fajne maski. Maska wilka. Jak będziemy mieli wyglądać ładnie, to do niego przyjdziemy. Bywaj. Na razie, stary. Ty lubisz w mokrych gaciach biegać? Tak, lubię w mokrych gaciach biegać. Zaprawdę przyjemnie. Ale tu różnorakie są zadania. Różnorakie. O, niziołki z kijami. O, i tu mieliśmy być. Co to jest? Stawaj do walki! O! Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życiu już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Ten gościu, co mnie wyzwał kiedyś. Zmierzę się z tobą. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Dobijecie, stary. Nie masz szans. Dość! Litości! Słaby jesteś. Słabiutki. Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Następnym Wracaj razem. Wracaj do panny Jagódki. W kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! No. To tyle!
Słabizna. Tutaj jeszcze pójdziemy. Tak. Ciekawe, co tam jest. Przyjmijmy zlecenie. Ło. To nie robota. O, tutaj kolejne zadanie. Jaka to ważna sprawa? Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Muggs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. No, ciekawe jakiej. W czym mogę pomóc? Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo nie pracuję. Za darmo ci nie pomogę. A to ja wiem. Jak świat światem, wiedźmin za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. Przesyłka kurierska. Mamy zadanie kolejne. Nabierzmy tych zadań. Potem je zrealizujmy. Lubię tak działać. Patrzę, które są poziomy do jakiego zadania i je robię. Chodźmy tutaj. Będziemy mieli pewnie tutaj też znacznik. Karcz ma 7 kotów. Okej, mamy znacznik. Dużo kotów pewnie tu będzie. I karcz masz. Użyj. Ogłoszenie, ostrzeżenie, oferta obiadowa, pokoje do wynajęcia, ostrzeżenie i kelnerki poszukiwane. Za dużo to tam nie mieliśmy. Ale odkryliśmy sobie kilka pewnie, o, znaków zapytania. Dokładnie. Później te znaki zapytania przejrzę, a teraz pójdźmy do karczmy i zobaczmy, co mamy tutaj do kupienia. Z nią możemy... Co dzień kogoś rzeka na brzeg wyrzuca. Uciekać z piekła próbują. Witaj w siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Oho. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. Oho, oho. Karty też można. To co dzisiaj ma? Co mamy w karcie? Karty. Chałwyńskie wsparcie. Obrońca Mahamantu. Manekin do ćwiczeń przydaje się. Cesarstwo. O to mi chodziło. Poszukuję wszędzie kart. Bywaj. Chwileczkę. Dodam te karty. Manekina. 10 na 10. Haha. Tak, skojatel. Manekin. Jakieś wsparcie. Złodziejaszek. Same piątki i zerówka. Zerówka. Kurde, ale przynajmniej się przyda. O. Sztamy. Aha. Nadal nie mam wszystko. Okej. Pójdźmy w takim razie do jakiegoś zadania. Zadania głównie poboczne. Gdzieś tu było przesyłka kurierska. Tak. To zróbmy. To, co gościu nam kazał zrobić. Ten krasnolud. Jest dość blisko. Spoko. Idziemy tam. Daj tam nie wszyscy święty spoko. Proszę sobie dmuchać, nie dajesz, co, białogłosy? Nie, nie daję sobie. Są dwa miecze. Gubię, czy co? Już słyszałem ten tekst milion razy. A te śliwe pod okiem to kto ci nabił? Rydańscy żołnierze. I głosy z łuku. No i co mam tu zrobić? Udaj się na miejsce. Jakiś kłopot? O. Nic tak nie śmierdzi jak krasnoludzki samogon. O, jest też butelka. Muggs został zaatakowany w tym miejscu. No i co? O! Zapaszek, czujemy zapaszek. Więcej zapaszku, czujemy więcej zapaszku. Gdzie jest zapaszek? Tu. Jeszcze więcej zapaszku. O! Idźcie swoją drogą. Ten gościu. Pocałuj ta w dupę wójta. Pocałuj to wiesz. Myślałem, że ten gościu. Gdzieś tu musi być jeszcze.
Bailey, srogi pan. W karczmie burt lepiej nie urządzaj. To on. Okej. Axel. Oddaj dokumenty złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Na pewno. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Mamy od czegoś znaki. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bezwzględnie. Po to ja to maksowałem. Porównam jego zeznania. Przesyłką kuriersko. Zobaczymy, kto mówił prawdę, a kto nie. I chyba na tym zakończymy odcinek. Porządek musi być. Jak mógł tam go walnąć? Dziwne. Ta osoba może kłamać. No ale wiecie, on mi oferuje kasę. To jego dokumenty. No i? Wiem, kto cię ukradł. Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. O. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Jednakowoż bez tych papierów nie mam po co wracać do domu. Masz swoje dokumenty. Masz. I płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. No, ale mamy kasę. Kasa. Więcej kasy. Ile dostałem kasy? Dzień doświadczenia. Kasa. W dupę to wsadź. Kurde, fajne. Cegły tu robią. Ceglarnie. No cóż, zapiszmy i skończmy. 33 minuta. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek. No i komentujcie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.